Dzień dobry. Słuchajcie, wyczekiwana, że tak powiem, paczka przeze mnie. Ojejku! Dzisiaj, a dokładnie miałem ubrać choineczkę, żeby ją rozpakować, bo to jest paczka pod choinkę w zeszłym roku, ale to mało ważne. Od widzów kanału i od użytkowników Zello i od znajomych. No to dobra, tylko teraz tak, trzeba byłoby nóż znaleźć, nie? Uwaga. Uwaga, otwieramy. Otwieramy. Nie do wiary. Słuchajcie, pokażę wam. Wezmę kamerkę i pokażę. Wypełniacze. To już wiadomo od kogo. Wojtek, dzięki. No dobra, to teraz idziemy dalej. Czekajcie, czy ja dobrze postawiłem tą kamerkę, tak żeby było coś na niej widać. Może zróbmy sobie tak, w ten sposób, że tutaj coś widzę zafoliowanego. To odłóżmy. Może jakiś inny, albo reklamówkę. Może znajdę. Powiedziałem im, że dzisiaj nie będę jej otwierał, ale otworzę. Muszę, kurczę, ten znaleźć torbę do cukierków. To chyba na choinkę. A kurde, jakie twarde. Nie twarde. Dobre. Zaraz się zapcham przy okazji. O. Sorry, ale musiałem. Bo kawę piję. Torebkę do cukierku. Co by tutaj włożyć? Dobra, słuchajcie, z ostatniej paczki mam kartonik. Z ostatniej paczki mam kartonik. O kurczę, dobry wypełniacz. Mało nie spadła kamera. A to wszystko przez to, że tutaj kabel idzie od kamery. Dobra, to zróbmy to tak. Wypełniacz na pół roku. O kurczę. Kurier nie wiedział, co wiezie. Skoda! O, słuchajcie, dla Skody robione krówki. Skoda. No dobra, wyciągnijmy najpierw to, co tutaj można wyciągnąć. Tutaj coś jest takiego zgniecionego. O, retro. Retro. Kurde, i dalej krówki. Retro. Zaraz będziemy to rozpakowywać. Zobaczymy, co tu przyszło. Co tu przyszło? Co tu przyszło? O, słychać mnie. Dalej krówki. Krówka bielska. Dojpak tak zwany. Kurde. Dalej krówki.
Następny. Tego żem się nie spodziewał, słuchajcie. Wiecie co to? Dysk 7. MS Windows. Dysk. Windows na dyskietkach. O, to chyba od Wojtka. Wojtek, dzięki. Się przyda, ale będziemy kurde instalować. O. Zaraz rozpakujemy. Zobaczymy. Fajna rzecz. Super. Tu jeszcze coś jest. Tu coś jest. I reszta to krówki. Kurde. Nie do wiary. Patrzcie. Coś wam pokażę. 5 kilo? Kuźwa, albo i lepiej. Oj, zębów nie będzie oszczędności zębów. Dobra, weźmy sobie zieloną Skodę. Zobaczymy, co to jest za krówka. Cukiereczka. Zaniosę to w prezencie. Najpierw takie fajne, o. O, super. Dobra. Światłomierz. Patrzcie, działa. Światłomierz do kamery. Do aparatu. Hanimix. Sekonik. Do oczyszczenia. A, teraz dopiero działa. Tu ma fotodiody. Ale bajer. I co to w lumenach pokazuje? W luksach? Zajebista sprawa. Kurde, słuchajcie. Jeśli to jest w luksach, to na stole powinienem mieć przysłonę 1000 ponad. Czyli dużo. A weźmy sobie teraz ten 200. Film, czułość filmu 200. No i na czerwonym, tak, jak się pokrywają ten, to pokazuje, ile mam mieć przysłonę 160. Moment. Bo to chyba się przekręcało jakoś. No dobra, tu się pokryło. 91 luksów. Jeśli to jest w luksach. Może być. Trochę ciemno. Ale kurde bajka. Ja, fajne. Tu wciskasz cyk i masz i światełko mierzysz. Stary antyk. Na szyję. Ekstra. Pyk i światełko. O kurde, ekstra. Się przyda. No dobra. O tą może to najpierw. No. Ho. Wiecie co wam powiem? Się nie spodziewałem tego tak naprawdę. Myślałem, że antenka mała. Beafunk. Tak, Beafunk. To jest tak, UV5R. UV5R bateryjka. Zaraz sprawdzimy, czy mnie słychać i o ile bateryjka będzie sprawna. I częstotliwość, dobra, power. Już dawno się nie obsługiwałem. Unitra napis? Unitra. Dobre. Mhm.
ty, to będzie działać, tylko teraz tak, jak to było? A, B, B, 400, czekajcie, na jakim ta moja bramka pracuje, częstotliwości, siódmy kanał, momencik, siódmy kanał, ja muszę szybko zerknąć, 4, 4, 6, 4, 4, 6, 0, 8, 0, 8, 1, 5, o, co jest? Jeszcze raz, 4, 3, 0, 8, 1, 5, raz, dwa, trzy, sprawdzam test, raz, dwa, trzy, słychać mnie? Ale ekstra, kurde, mam Beafonga. Janek, ale cię ładnie słychać. No, jestem na lifę. Ale pięknie słychać z mojej brameczki, nie? Janek, przeczytałeś dobrze, to może Ultra jest jednak, a nie Beafonga. Widziałem właśnie, widziałem. Zamieniłem. Widziałem właśnie, widziałem. Widziałem właśnie, widziałem. Halo, proszę. Ale wiecie co wam powiem? Ja miałem kiedyś Beafonga, ale większego. Co to było, co ci nie mówiłem? Się nałożyliśmy. Ja mówię, że miałem Beafunga, ale ja trochę mówię, większego Beafunga, chyba. Trochę albo miał większą baterię, a może? O. Migacz, latarka. Lub zwykły podświetlacz. Pięknie, dzięki wielkie, słuchajcie, dzięki. A tutaj jest, o, USB. I czyżby to był mikrofon USB? Mikrofon USB? Czy ładowarka tego typu? Nie, ładowarka jest tego typu. Ale jaja. To jest do podłączenia. Mikrofon gniazdo po USB, czyli możemy robić sobie bezpośrednio brameczkę. Piękna sprawa. Tak? Tak wkładamy. A to instalujemy do kompa w USB. Kabelek do programowania przy okazji. Ale super, będziemy mieli kabelek do programowania. Będziemy mieli te radyjko. A teraz zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Bo tutaj mam takie swoje radyjko. To fajnie powinno zagadać między sobą. Tylko tutaj ustawimy na przykład 155, bo tutaj jest 500, tak? Ok. A bakteria u mnie słaba, ale to nic. Będziemy robić niedługo bakterie i będziemy się bawić radyjkami na moim kanale. Dobra. Nie no, aż taka bakteria słaba. Czemu tu mi nie chce ładować? Powinno się ładować. Dobra, kanał A. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, jeden, dwa, kada! A tutaj jest chyba za duża moc. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa. O, a czemu tu nie słychać? Raz, dwa, trzy, jeden, dwa. Słaba bateria w nim. Trzeba zmienić w nim baterię, wiecie? I będziemy, albo niech się trochę podładuje i później sprawdzimy. Tu mamy standard Beafunga na ładowarkę USB. Ja miałem na 12 V kiedyś, a teraz patrzcie na USB robią. Nowszy model jest tego Beafunga. No. I klipsik do paska. Super, przykręcany. Czyżby? Tak, przykręcany. I żmika nawet na pasek, taka podobna jak w tym. Kurde, bajka. I dwuzakresówka.
Na pewno będą filmy o tym. Na pewno będziemy używać to w trakcie. Na razie sobie... O, coś tutaj zameczka się odzywa. Na razie sobie to spakujemy. To, co niepotrzebne. Gejzer, gejzer. Ekstra. Ekstra, panowie, ekstra, kurde. No, no, nie byle, nie byle co, nie? Ale kurde, jakie maleństwo, ty, mój był większy. Ten był się zdaje mniejszy od Beafunga. Beafunga, czy tam jakiegoś tam innego Chińczyka. Dobra, rozpakowujemy to. Jakieś uderzone delikatnie. Sprawdźmy, co to jest. Kabelek. USB zwykłe mini. Mikro. Czekajcie, mikro to te większe. To to jest mini. Końcóweczki SMA. A nie, to są tłumiki. Zaślepione 50-ohmowe. To jedziemy dalej, panowie. No, z tego to będzie na pewno dobry odcinek. Bo ja już podejrzewam, co to jest. Ale piktajle, kurde, jakie twarde, fajne. No, będziemy robić pomiary. Tu jest rysik. A tu jest kawałek instrukcji, której Polak nie powinien czytać. Ale menu nie ma po polsku. Znaczy, rozpiska menu. Menu map. Gdzie co można ustawić? Ohohoho! To na dłuższy odcinek niż teraz to. No i dobra. Każdy ma inną funkcję. Nano VNA. Nano VNA. W obudowie. Dobra, włączmy. I będziemy robić pomiary anten. Kurczę, że miał przyjściówkę na ten, na z SMA. Nie, to będzie RPSMA, bo to ma bolec, czyli to ma SMA. Tak, to jest RPSMA. Muszę zrobić na przyjściówkę do do takiej antenki. Do BNC. Albo zakupić taki przejściówek i zmierzymy, pomierzymy sobie, ja sobie pomierzę te antenki od tej brameczki swojej i tam zobaczymy co i dalej. Dobra. Żeby nie spieprzyć, to chociaż wejdźmy, zobaczmy co to jest. Bo to jest tak, wyjście generatora, tak, kanał pierwszy, kanał 0. To jest powrót. Kanał 0 wyjście i lub S11 lub S20. Jeden powrót. Co my tu mamy? Display. Display. Channel. To będzie tutaj. Trace. Trace. Do jakiej częstotliwości, ciekawy jestem, to będzie. A tu jest. A na GitHub jest wszystko opisane. Firmware jest też na GitHub. Antena jest kanał 0. No, channel 0. Od Beafunga się nie da się zmierzyć, bo to jest... A nie, czekaj. Da się zmierzyć, kurde. Słuchajcie, bez anteny Beafung działa w tej chwili i też was słyszę. Dobra, tako postawiłem oryginalną antenę na Piktailu. Oj, się zgina. Dziuk pingwina. Back. Power sleep. No i dobra, i co ja tutaj mogę zmierzyć, kurde? Jak ja tutaj już... Ty, to na dłuższy... Ja muszę się najpierw pouczyć tego sprzętu. Bo to nie dla mnie taki sprzęt.
Znaczy nie, no dla mnie. Ale tą, tak. Ale tą, tak. Pod górną rządkę to by się umasować. Umasować? Umasić. Niebieskie. Tylko 10,8 ohma, 7,07 picofarada pokazało. No to ta antena to wiecie jak to jest. 900 MHz stop. Start od 100 MHz. Dobra, to jeszcze raz wyłączmy i włączmy i zobaczmy. Ole kurde, sieczkę robi w koło. Żółty kolor, co to jest? Low. 10 dB. Minus 2,76 dB. Straty. Dobra, to będziemy później się bawić, słuchajcie. Tak jest, bo to nie jest taki hop-siup. Tutaj jest do kalibracji opornik, z tego co widzę. Dwa, trzy nawet, trzy rezystorki. A co to jest? To jest słuchawka? Słuchajcie, ta słuchawka to jest od Beafonga? Czy od tego? Od Nano VNA. Nie ma takiej wejścia Nano VNA. Czyli z Beafonga wypadło. Tak. To jest słuchawka z mikrofonem i z gniazdkiem do Beafonga i gumeczka. Jedna jest spora, druga jest 50, a trzecia jest za siedem. No dobrze. Fajnie. Pod Beafonga. A jakie opóźnienie macie, słuchajcie. Dobra, czyli jednym słowem będziemy się później w to bawić. Postawimy antenki. Link na działkę. Już zajarzyłem, w którym miejscu ma stać ta antena, żeby był zasięg. Także będzie jeszcze na to czas. Na to. Na pewno się przyda. To jest konkretny sprzęcior. No. W porównaniu do tego, co ja tutaj mam, to fajnie. Kurde, ekstra. Nawet waży. Dobra, rezystorki, pigtaile. O, antena. Antenę to można podkręcić do tego. Ekstra, panie, ekstra. To był wyczekiwany sprzęt, oto. Ale reszty to kurde, jeszcze ile tutaj leży. No dobrze, dobra. Ajajaj, tam no, już nie przesadzajcie, no. Miało być choinka no ubrana, bo mówiłem dla was, że jak dojdzie, to kurde, chyba specjalnie choinkę odpalę. Znaczy, nie odpalę, tylko ubiorę. No dobra, to jedziemy dalej. Kurczę. Dobra, niech sobie to leży, bo to jest sprzęcik pomiarowy, to gdzieś tutaj, obok oscyloskopu. Zobaczmy, co to jest. To jest do przeglądnięcia i do zrobienia. Jezu, jaki brudny. Czy to jest, Wojtek, to twoje? Ten? Tak, ten, co nie wstaje. Patrzcie, się rozmnożyło, nie? Tylko ten działa. Wrócił na reklamację. Jedziemy dalej. No, dyskietki. Windows na dyskietkach. Oj, jaj, to nie wiem. Nawet no nie mam innego. Ale sztuków. Raz werbatimki. Dwa. Dysen. Trzy, cztery, pięć.
6, 7, 8, 9. Będę zgrywał internet na dyskietki. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Co to jest? Plan kontroli. Dobra, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. O, ta się nie domyka. Sprężynka zerwana. 26, 27, 28, 29, 30. Raz. 32. 33, 34, 35. Ale 36, jest jedna jakaś traka, 37 dyskietek. Chyba swój pojemnik odzyskam do dyskietek, i bo w tej chwili oporniki w nim leżą. I włożę to w pojemniczek ten od dyskietek oryginalny. Kurczę, ekstra. Ekstra, panie, ekstra! Będziemy stawiać Windowsa z dyskietek. Zobaczycie, jak to się robi. I DOSa. Tylko teraz tak, gdzie ja nie mam magnesów? Tu mam magnesy, tam mam magnesy. Tu nie będzie magnesów. Można je tu postawić na półkę. Ohoho! Jedziemy dalej, co to jest? Ale to folię bąbelkowo jak pojedziemy na Grudziądz, to o taką folię bąbelkową będę miał jako materac, kurde, bo to jest zajebista sprawa, tylko tyle, że się człowiek poci. Ale retro, już widzę. O panie. Będzie zabawy. Co to jest? 286. I kondens ten wyrwany, znaczy wylany. Bakteryjka. Tak, to jest 286. Też bym zostawił tą folię, ale za krótka dla mnie. No. Jeszcze jakie ramy, ja pierdzielę tym. No takich starych to ja jeszcze nie widziałem. A gdzie tu jest procesor, kurde? Bo ja ślepy. Gdzieś tu kawałek lupy leżał. Ale to jest 286, to na 100%. M i C 9212. Piękna sprawa. Piękne retro. Oj. Karta graficzna, Trigger. Miałem napisem obok, mniejszy obok tego gniazda. Intel, no. Oto, to jest procesor. Ale numer. Będziemy składać, teraz już wiem po co te dyskietki. To jest 386. 386, taki mały? A może? To jest Trident, karta graficzna na ISE. O kurde. O panie. Faktycznie kiedyś trzeba było użyć, kurde, młotka, żeby to włożyć. Na ISE z kontrolerem, tak? Do stacji dysków. A tu jest, proszę bardzo, to jest fajne. To jest 386. Handlet. Co to jest? Czekajcie moment. I tu ma dwa banki pamięci, czyli 1 megabajt.
Kurde, ale retro. Ale retro. Świetna sprawa. Dobra, idziemy dalej. Następna płyta i następna też taka sama. Tu jest podprocesor, ale nie ma procka. To jest 386, tutaj jest procek. AM386 i SNIC zaklejony. I też trzy pamięci. Ale kurde. Prawdziwe retro, jakby nie było. Następne retro. Jest procent Express X. Mhm. To miejsce to jest na procesor. No, widzę właśnie, że jest. SX. Kurde, albo ja taki ślepy, albo ślepne, no. Czekajcie, co tutaj jest za procek? AM386, to samo. Bez SX. Kurczę, ale retro. Co to jest? Kontroler ID. Kontroler ID. Trochę się wykrzywił pin. Już jeden podobny mam taki, tylko że nie na ISE. A to jest na ISE? Tak, to jest na ISE. No 386 MP3 nie będzie chodzić. A może? A tu jest na flopkę i na ID. I na gameport i LPT. Piękne sprawy, piękne przejściówki. Kurde. Będziemy składać, będziemy retro składać. Dobra, nie będziemy tak wciskać na razie. Karta dźwiękowa Creative. Sound Blaster? Co to za karta dźwiękowa? Masz raz, dwa, trzy, cztery. Teraz tak. Speaker out, podwójny, linę out, mikrofon in, linę in. I gameport, joystick. Dźwiękówka. Gameport i LPT. Nie, to komy. To są komy, resy. I też zworki. Wszystko na zworkach. FDD. FDD ID. ID? FDC. Floppy drive. Jeszcze ubranie za technologię, że mała MP3 i zero. Ma to sobie MP3 już ma nie otwarte. Nie wiem, jak to tam prosek, co tu widzę, właśnie. Goldstar. Sterownik. Co to jest? RS. To jest RS albo... Tak, to jest RS. Albo stara. Karta na CGA. Nie, to są RS-y i LPT. Jedynka i dwójka. Tak? Czy to jest LPT? Tak, drukarkowy. Kurczę, fajnie. Tu praktycznie całe PC-ty retro przyszły. Dzięki Wojtek, dzięki za to. Dobra, co tutaj jeszcze jest? O, to też jest na ISE. I też jest z komem. Też z komem i... Też na ID i na flopkę. No, na ID i na flopkę. Piękna sprawa. Będziemy składać retro. 50 gier ostatnio znalazłem. Fajny super filmik na tym, który opisywał 50 gier na Windowsa 9.5. Super gry. Mi się te kurde stare, nie te 3D, tylko te stare gry... Po prostu kompletów parę tam poskładam. No, się pod... Nie, bo to co, na płycie tu nie ma nic na tych płytach, ani portów, ani grafiki. Mhm. Także tu coś trzeba dołożyć, nie? No, tak.
Wiem, że to wszystko do tych płyt jest. Z pary kompletów. A tutaj co my mamy? Modem. Modem i modem na... z takim prockiem, kurczę. Ale numer. Prock większy niż procesor w komputerze. I to jest modem. Na zwykły stary internet. Pamięć flash AT49F010. Standardowo. W większości takie były. Transformator do bramki. No. Nie no. Kurde, piękne. To jest ciekawy modem, bo to jest modem z sekretarką automatyczną. No właśnie tak mówię, patrzę, że tu pamięć flash, no po co tu pamięć do modemu, ale tak z drugiej strony to już wiem. I bodajże wtedy z faksem, tak z faksem, na tamte czasy. Dobrze, to zawiniemy. Odłożymy to na bok. Kurczę, no piękna sprawa. Ojej. Będziemy składać retro. Kurde. Faktycznie tu trzeba zrobić jakoś tak, żeby te płyty nie poniszczyć ich. Tak. Kanapeczkę. 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 Dobra, odłóżmy te płyty retro. Już ja wiem gdzie nawet. Ojej, krótki. To odłożymy. To są te wszystkie rozszerzenia. Cały karton komputerów retro. 386, 286. Dwie sztuki 386, jedna sztuka 286, tak? Tu są taśmy do tego. O, tu jest jeszcze coś. Procesory. Już wiem, do którego laptopa będą procesory. Pentium 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery Pentium 4. To do tego laptopa, słuchajcie, co ostatnio go próbowałem ruszyć. Tylko gdzie on tutaj? O, do tego laptopa trzeba będzie sprawdzić, przetestować i zobaczyć, który z nich zatrybi. To jest też stare retro. To nie jest ten, co z ostatniego filmu, tylko to jest jeszcze inny, ale Pentium już. Tamten to jest klasyk. Retro, typowe. Kurczę, co tutaj jest? Super. Wojtek, dzięki. No i reszcie też dzięki za te za Beafonga i Nano VNA to będziemy używać i to często, gęsto. O, do stacji dyskietek. Mam już z stacji dyskietek i teraz już paski i jedziemy dalej. Czekajcie, gdzie te paski mam tutaj. Tu mam też retro. Ta-dam! No, zobaczmy co to. Zobaczmy. Konsola retro. Od Pawła. Rutek, dzięki wielkie za pomysł, za całokształt. Przydatna sprawa, ale numer. Anglia. Rift Left Playery. Trzeba będzie to robić. Patrzcie, na 5 DIN. Na zwykłe piątki, takie jak Unitra miała. Tu mamy lampeczkę. Ok. Sprawdźmy, czy to w ogóle zatrybi. O, tutaj są baterie. Ile ich tu trzeba włożyć? Raz, dwa. 3, 6, 6 sztuk. A nie da się tego zasilić inaczej? To skręcimy, zobaczymy. O,
ten do programowania, to niech on sobie tutaj wisi do Bafunga. Jakieś suwaki. A, to wynik się zapisywało. TV Master MK10. Sound on, power on. Manual auto. Bad size. Small, large, duży. Reset, serwujesz, tak? Czyli start. I tutaj mamy strzelanie. Podwójne strzelanie. To tenis. A tutaj jest jakieś strzelanie. Tu mamy, aha, bo to od dołu. To strzelanie, tutaj tenis. Hokej. No dobra. Słuchajcie, chcecie to jeszcze w tym odcinku zobaczyć, czy to działa? Czy zrobimy odcinek taki o tej gierce? Hong Kong. Halo. Chcecie zobaczyć, czy to jeszcze działa? Nie ma odzewu, także robimy kolejny odcinek o tym. A ten odcinek już kończymy. To bo to już by było chyba wszystko z tej przesyłki. Kurde, wielkie dzięki. Świetna sprawa. Halo. Teraz ja się będę działo. Bawił PMR-ko. No. No dobrze. W następnym odcinku retro gierka. Co? Kurde, no be happy jestem, panie. Ale wiecie co wam powiem, z tego to się naprawdę cieszę, z tego. Będę czytał. Będę się uczył czytać, że tak powiem. Żeby dokładnie to sprawdzić, jak to działa. No faktycznie nie jest skalibrowany, bo trzeba oporniki i zrobić mu kalibrację na początek. No i to też jest be happy. Jak pięknie się odzywa. Dzięki. Jeszcze raz. Pozdrawiam.